Jakieś środki na serce wziął. Strasznie jestem stremowany i bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Wczoraj sobie pozwoliłem na taką dowcipną uwagę do pana burmistrza, że szkoda, że wcześniej tego obywatelstwa nie dostałem, się dłużej nacieszył. No, ale niemniej jednak jestem naprawdę strasznie szczęśliwy. Chciałem powiedzieć tam o tych początkach, no, odkryliśmy zamek średniowieczny, biskupa Pawła z Przemankowa, odkryliśmy cmentarz pod kościołem Świętego Krzyża. To była wielka sensacja, bo nikt się nie spodziewał, że szkielety wczesno-średniowieczne z XII i XIII wieku wychodziły spod murów kościoła. No i teraz, jakby powiedzieć, na deser trafił nam się kolejny kościół. Jest to dość duża rzadkość, żeby średniowieczną budowlę odkryć w pełnym zarysie. No i w związku z tym chciałbym państwu powiedzieć, że mamy dużo szczęścia, bo to, o czym mój szanowny przedmówca mówił o Janie Długoszu, który nas poinformował, w cudzysłowie, o tym kościele. Tego dokumentu oryginalnego, który został wystawiony w Krakowie w 1298 roku przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę. Ten dokument nie zachował się i dlatego no, czekaliśmy, aż ziemia nam co nieco na ten temat powie. No i szczęśliwym trafem, tu oczywiście dzięki współpracy prezesa i harcerzy i przede wszystkim pozostałych członków stowarzyszenia, udało nam się w ubiegłym roku odsłonić cały zarys, ale ze względu na to, iż było już, zbliżała się jesień, Urząd Konserwatorski w Katowicach uznał, że nie będziemy kontynuować tych prac, zostawimy to na rok obecny. No i przed w Sławkowie, muszę państwu powiedzieć, w archeologii nie jest nic pewne. Zawsze są takie rzeczy, które spędzają sens powiek i nie pozwalają spać. Bo na przykład, dlaczego biskup krakowski budował potężny zamek? Potężny, nie mający analogii tutaj na terenie zachodniej Małopolski. Dlaczego budował od strony Krakowa, a nie od strony Śląska? Od strony Śląska przyszły dwa zagrożenia. W 1289 książę Wrocławia Henryk IV Probus najechał na Kraków i to dwukrotnie, bo właściwie jego wojska, nie był osobiście, jego wojska zajęły Kraków, wracając, koalicja wojsk, który był między innymi Władysław Łokietek, pokonali te wojska w bitwie słynnej, największej bitwie tutaj na terenie Górnego Śląska, pod Siewierze. W 1289 roku zginął Przemko Szprotacki, książę, który przed śmiercią fundował kościół, być może tak jakby przeczuwał. Olko Opolski, również potężny książę, został ranny. Także została zorganizowana druga wyprawa Henryka IV Probusa. Zajęto Kraków, uwięziono biskupa Pawła z Przemankowa. W każdym razie jest dowód na to, że ten zamek raczej powinien być od strony Śląska. I potem za dwa lata Wacław II Czeski, król czeski, który od dawien dawna chciał, że tak powiem, być królem Polski, powoływał się na dziedzictwo po kądzieli, czyli dziedziczenie po mamie. Natomiast w Czechach to było możliwe, w Polsce nie. W Polsce się dziedziczyło po mieczu, czyli po mężczyźnie. No ale niemniej jednak trochę w tym wszystkim przeszkadzał mu Henryk IV Probus, który również starał się jeszcze za życia o koronę. I cóż, tej korony nie uzyskał ze względu na to, jest niesamowita rzecz. Bardzo dużo dokumentów znajduje się w Archiwum Narodowym w Pradze dotyczącym tych właśnie terenów.
I na przykład jest ciekawa rzecz, przypuszcza się, i to jest takie może troszeczkę półlegendarne, że wysłał posłańca, ja może troszkę odchodzę, ale dwa słowa, bo to jest ciekawa rzecz, wysłał posłańca do Ojca Świętego z propozycją, że tak powiem, że chciałby być koronowany. No ale środki finansowe, które zabrał ze sobą posłaniec, on jest przeniewierzył, jeszcze podrobił pieniądze, za co wtedy groziła kara śmierci. No już nie miał po co wracać, a tak się złożyło, że jego brat był nadwornym lekarzem Henryka IV Probusa. No i uważa się, że Henryk IV Probus został otruty. Ale jest jeszcze inny ślad, o którym się nie mówi, że ten dokument jest w pracy, w archiwum. Było tak zwane porozumienie o przeżycie. Czyli Wacław II Czeski z Henrykiem IV Probusem. Trzeba powiedzieć, że Henryk IV Probus za młodu bardzo długo przebywał na tronie czeskim. To był, a poza tym to był wspaniały rycerz, we wszystkich turniejach w całej Europie brał udział i wygrywał. No i jest jeszcze jedna sytuacja, że ten dokument mówi, że to porozumienie było na początku 1290 roku i w tym samym roku Henryk IV Probus odszedł z tego świata. Więc to były takie czasy, że trucizna bardzo czasami częściej niż miecz, że tak powiem, skracała życie ważnym osobom. Ale w każdym razie wracając do tych naszych wykopalisk, ja chciałem tylko o jednej rzeczy powiedzieć. Macie Państwo niesamowity zamek, nie mający analogii w całej Polsce. Ja referowałem na różnych uczelniach te rzeczy, konsultowałem się z kolegami, bo tak trzeba. I okazało się, że redukcji programu budowlanego, tak potężnego założenia nie ma w Polsce. Stąd też no, trudno było, że tak powiem, początkowo przypuszczać, tym bardziej, że jak prowadziliśmy badania na samym początku, to było wzgórze porośnięte samosiejkami, otoczone fosą, więc nikt nie przypuszczał, że starsze założenie wychodziło poza tą fosę i to był obieg o wymiarach 100 na 100. Potęga. Coraz więcej jest takich sygnałów, że studiując historię Czech, że ten zamek miał służyć Wacławowi II Czeskiemu, żeby mógł zdobyć Kraków, a Paweł z Przemankowa miał bardzo dobre układy z ojcem Wacława II Czeskiego, Przemysłem Ottokarem II, który jak później u nas Kazimierz Wielki, on, Czechy były potężne, Styria, Karyntia, Austria, sięganie aż do Adriatyku. I gdyby nie to, że walczył o koronę z królem niemieckim, który później został cesarzem i zginął pod suchymi krutami w 1278 roku, to najprawdopodobniej byłby też cesarzem. Ale co kroniki czeskie o nich mówią, że on całe obrzeże swojego państwa, on zakładał, lokował miasta z zamkami miejskimi, coś podobnie właśnie jak tu w Sławkowie, no bo jest problem, wybudował ogromną ilość zamków, w jaki sposób mógł powstać taki zamek, jak u nas nie było wzorca. Wawel był jeszcze drewnianoziemny w 1265 roku, Bolesław Stymiły, źródła, o tym mówią, otoczył Wawel takimi umocnieniami jeszcze archaicznymi, wczesnośredniowiecznymi. No i okazało się, że te wzorce szły właśnie z Czech. Praga w 1250 roku była otoczona już murami, zamek murowany. No a Kraków jeszcze, może dlatego badacze uważają, że może za często walczono o ten tron krakowski i za często ci władcy się zmieniali, nie mieli czasu budować. No, ale w każdym razie, kończąc na temat zamku, uważam, że naprawdę możecie być Państwo bardzo dumni, bo
mury o szerokości 2,5 metra. I co jest jeszcze ciekawe, to jest totalna nowość, mury były wzmacniane półbasztami. To jest taka, nie pełna baszta, cztery ściany, tylko trzy, taka podkowa. One dawały to, że kurtynę, czyli tą ścianę długą, można było brać w ogień krzyżowy, więc to była fantastyczna sprawa. No i to się też tutaj w Sławkowie pojawiło. No tylko gdyby nie to, że doszło do konfliktu Leszka Czarnego z biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa i to, że Przemysł Tokar II zginął, no to ten zamek byłby ukończony, a tak się po prostu nie udało. I z tego, z jednej z półbaszt dobudowano ścianę, powstała wieża mieszkalno-obronna. To były takie typowe zamki dla tych terenów. I wracając teraz jeszcze szybciutko do kościoła, mamy cały pełen rzut, ale tak jak mówiłem, w Sławkowie trzeba długo myśleć nad tym, co się odkryło, bo to są takie nietuzinkowe rzeczy. I proszę zobaczyć, przypuszczaliśmy, że będą przypory, bo tutaj był kawałek muru prostopadły do drugiej ściany. Okazało się, to co Państwo widzicie, to jaśniejsze, to jest nasze odkrycia z tamtego roku, a te takie bardziej jasne, różowawe, to są odkrycia murów z tego roku. I proszę zobaczyć, nam się potwierdziło, że były przypory. Ta przypora ma 1,50 m szerokości i długości 1,60 m, ale w ziemi, ziemia czasami zostawia ślad i w ziemi jest negatyw, który pozwala sądzić, bo tu nie ma lica, tu jest urwane. Natomiast w ziemi jest taki ładny ślad po tej przyporze, więc wiemy, że one miały 2 metry długości. Teraz co dalej? Duża budowla, a na stosunkowo małym, stromym wzniesieniu. Okazało się, że na tych dwóch narożnikach, gdzie ta stromizna była największa, były po dwie przypory. Jedna od strony tej i druga tak równoległa do tej. I po tamtej stronie było to samo. One miały przede wszystkim, to by świadczyło, że budowla była wysoka, musiała mieć okna, być może właśnie z jakimiś witrażami. Natomiast co ciekawego żeśmy odkryli, tu doszło do w pewnym sensie najprawdopodobniej, dlaczego ten kościół, mówi się o tym, że on został zniszczony, ale to jest tylko na razie hipoteza. W 1455 roku oddziały zaciężne, które walczyły u boku Kazimierza Jagiellończyka z Krzyżakami, nie otrzymały żołdu i wracając na tereny południowej Polski, na Morawy, rekompensowały sobie poniesione straty łupieniem poszczególnych miast i spalili czeladź, dotarli do Sławkowa i tutaj to samo. I nawet rozmawiałem z dyrektorem Instytutu Historii w Katowicach, Usiu, on też uważał, no bo wcześniej jeszcze były najazdy husyckie, ale on uważał, że Husyci po prostu, oni tam przeszli i nie bawili się w jakby ruinację obiektów. Natomiast chyba wtedy do tego doszło i poszli później na Olkusz, tam zrabowali 80 koni z kopalń olkuskich. One były dla Olkusza bardzo ważne, bo one poruszały kieraty i powodowały odwodnienie chodników, tych złóż rud srebra i ołowiu. One były bardzo bogate, ale kopano je na sucho, jak w XVI wieku Seweryn Bonner pisał właśnie, że wydobywano ołów na sucho. No co to znaczy na sucho? Okazało się, że do poziomu wód gruntowych. No bo jak zeszli niżej, to woda ich zalewała i dopiero w czasach, kiedy wymyślono w XVI wieku sztolnie odwadniające, wracano do tych samych złóż głębiej, prawda? No i drodzy Państwo, na przykład te mury, te ściany trzy są dla nas pewne, wiemy jak one wyglądały i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, to tutaj, tu powinno być wejście do kościoła. No jak budowano w 1827 kaplicę świętego Jakuba, najprawdopodobniej tutaj kruchta trochę musiała zniszczyć. Tym bardziej, że mamy dużo szczęścia, bo
W niektórych miejscach mamy tylko jedną warstwę kamienia. On został rozebrany, no ale ta jedna warstwa też nam mówi, że jest ta ciągłość muru. I proszę zobaczyć, w tamtym roku zastanawialiśmy się, dlaczego ten mur i tamten, one powinny być na osi, prawda? A one są przesunięte o grubość tego muru 1,30 m. No ale kiedy, to może dlatego, że w tamtym roku no, nie mieliśmy możliwości prowadzenia badań w głąb, żeby się coś więcej na ten temat dowiedzieć. W tym roku udało się to wyjaśnić i po prostu to jest taki murek wystający na 60 cm. Tutaj był następny, bo pod nim leżał szkielet. I jak tutaj kolega nasz próbował go wydobyć, nie dało się. On był w takiej zbitej masie wapno. Po prostu jak budowali kościół i zaraz powiem, dlaczego to było takie ciekawe, mamy tutaj odkrycie. No to się okazało, że tych takich murków było więcej. Najprawdopodobniej to były lizeny, które trzymały sklepienie. Czyli kościół był sklepiony, więc to nie był taki o, mały kościółek, prawda, tylko duże założenie. No i co się okazało, że cmentarz nie stoi na tak zwanym surowym korzeniu, tylko na starszym cmentarzu XIII-wiecznym. I co ciekawe, no spod murów kościoła, tutaj mieliśmy jeden wykop, trzy pochówki i takie te pochówki nie były, my to nazywamy atypowe, no bo na przykład mieliśmy w Gliwicach, to media z tego zrobiły groby nie skazańców, tylko wampirów. Ja już kończę, kochani. Trzy groby były i na przykład jeden grób miał czaszkę na kolanach. W Gliwicach mieliśmy 14, gdzie głowy były zdekapitowane i włożone między nogi, albo jeden miał w dłoni. Następnie, no tutaj też same nóżki wystawały. Po tamtej stronie mieliśmy znowu pochówki, gdzie jeden z tutaj leżących, badania nam robiła pani antropolog i archeolog, pani Katarzyna, która się, bo to jak odkopiemy groby, to one idą później do badań antropologicznych. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję. No i co się działo? Niby szpilet ten zmarły był pochowany tak bardzo z wielką nobliwością, ręce splecione, na dwóch palcach miał obrączki. Nam się wydawało, że to jest kobieta, no bo jak obrączki na jednym, na drugim, no ale Kasia z panią profesor z Krakowa, antropolog, ustaliły, że to jest pochówek męski. 16-latek. 16-latek, no właśnie. A co ciekawe, jama grobowa była, bo były te pochówki były chowane bez trumny, tylko w całunie. Jama grobowa wykuta w takim twardym już podłożu, prawie że skalistym, no była bardzo wąska i nogi miał podkurczone, jedna wyżej, druga niżej. Tutaj taki czarny punkcik jest, gdzie jest ten trochę inny barwy przypory. Są dwie nogi, ale skrzyżowane. To nam przyniosło, ale to oczywiście to jest tylko taka hipoteza, bo uczestników wypraw krzyżowych, jak chowano i potem płyty nagrobne mieli, to oni zawsze mieli nogi tak. I to był ten znak, że on brał udział w wyprawie krzyżowej w Ziemi Świętej. I tutaj był, i też nogi wchodzą pod mury kościoła. No a jedna rzecz ciekawa, pytanie tylko, kiedy to nastąpiło? Bo w tamtym narożniku mamy szczelinę i widać, że ten mur się rozjeżdżał, bo od tamtej strony był bardzo duży spad, a podłoże gliniaste, śliskie. Myśmy, to jest ostatnie zdanie, na zamku nie mogli się, jak już ta druga faza, że powstała wieża mieszkalno-obronna, nie mogliśmy się, zastanawialiśmy się, dlaczego tylko dwie przypory były dodane, a nie cztery, tak jak w innych wieżach niektórych. No i co się okazało, jak przecięliśmy potem wykopem, zdjęliśmy nasyp wału, mury w tej samej sytuacji zaczęły się rozchodzić. No i sprawa była wyjaśniona. Zamek miał nowatorskie 2,5 metra szerokie mury kamienne. To była już prawie taka ława fundamentowa,
ale bardzo płytkie, tylko na 50 cm. I wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że była warstwa piasku, a pod spodem glina. Wody opadowe przepuścił piasek, ale glina je zatrzymała i to był ten element, taka kurzawka się zrobiła. No i tu jest ta sama sytuacja, teraz tylko nie wiemy, czy to nastąpiło już po zburzeniu kościoła, czy to była przyczyna właśnie tego, że musieli ten kościół rozebrać, no bo groziło katastrofą budowlą. No i tyle. Zabytków bardzo mało, no bo to już w okresie lokacji ten teren był przeznaczony na kościół. W związku z tym no mamy tam jakieś drobne monety, ściągnęliśmy panów z wykrywaczami, którzy z nami współpracują, też serdeczne podziękowania. Trochę tych monet było, a takim bardzo ciekawym znaleziskiem jest medalik z świętym Janem Chrzcicielem, a na drugiej stronie z Nepomucenem. Ale tak samo jak wezwanie kościoła świętego Jana Chrzciciela. To tylko tyle, o ile mi wolno powiedzieć, to jeszcze tutaj kolega wspaniale to państwu przedstawił, ale w Krakowie to nawet w klasztorze duchaków, tam w tym szpitalu, tylko byli odosobnieni, nawet trędowatych trzymano, czego się nie robiło nigdzie, nie, no bo raczej relegowano ich tam poza miasto. Serdeczne dzięki.